Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania LG G4. Pamiętacie, jeśli oglądaliście moje rozpakowanie, no to byłem tam ciekaw, czy tak naprawdę G4 wyeliminował wszystkie wady, z jakimi borykał się LG G3. No i co muszę Wam powiedzieć, tak się właśnie stało. Wszelkie wady, do jakich miałem właśnie zastrzeżenia w stosunku do G3, tutaj na szczęście zostały wyeliminowane. Zacznijmy sobie od tego, co mi się również bardzo spodobało, od tego, co tak wyróżnia może LG G4 na tle innych flagowców, to, że producent tutaj trzyma się tego, abyśmy mogli sobie zdejmować tutaj klapkę, samodzielnie wymieniać baterię, dokładać rozszerzenie pamięci za pomocą kart microSD, i to wydaje mi się, że jest dobre rozwiązanie, z którego szkoda, że zrezygnował już Samsung, no ale właśnie LG dalej trzyma się tego rozwiązania. Ciekawostka jest również taka, że dzięki zdejmowanej klapce mamy tutaj możliwość zmienienia właśnie plecków urządzenia, na przykład na skórzane, jak w tym momencie możecie zobaczyć, to jest brązowa skóra. Z tego co wiem, w kwestii skórzanych klapek znajdziemy jeszcze czarną oraz bordową, ale mamy też inne klapki, m.in. ceramiczne i z tego co wiem jeszcze wykonane ze zwykłego tworzywa sztucznego, tak więc no trzeba przyznać, że jest naprawdę w czym tutaj wybierać, no i można tak sobie w cudzysłowie można powiedzieć spersonalizować urządzenie pod własne gusta. Co mi się również spodobało, to, że przyciski tutaj umieszczone z tyłu dużo pewniej i lepiej są spasowane w obudowie niż to się miało w LG G3. To jest również taki szczegół, natomiast ja na to zwróciłem akurat uwagę. To, co możecie zobaczyć, patrząc z profilu na to urządzenie, to, że leciutko tutaj ekran został zaokrąglony, podobnie jak to się ma w LG G-Flex, natomiast tu w sporo mniejszym stopniu zostało to zaokrąglone. Natomiast z tego, co zauważyłem, używając telefonu właśnie normalnie trzymając, jest to pewniejszy chwyt właśnie dzięki temu zaokrągleniu, ponieważ tutaj z tyłu urządzenie jest również dzięki temu troszeczkę fajniej wyprofilowane dla naszej dłoni i naprawdę dość pewnie leży w naszych dłoniach. Jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę nie spodobała w kwestii wykonania, to jest ta ramka dookoła urządzenia, która została wykonana na wysoki połysk, no i niestety bardzo łatwo zbiera zabrudzenia, no i to również co zauważyłem po całym dniu na przykład takiego użytkowania przeze mnie, niestety ona się potrafiła tutaj tak jakby przytłuszczyć i trzeba było ją sobie wytrzeć, tak więc no to jest chyba taki najbardziej newralgiczny element w kwestii wykonania LG G4. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnej rzeczy, jaka mi się spodobała, no i to jest na pewno wyświetlacz. Zacznijmy od tego, że wyświetlacz tutaj tak naprawdę w kwestii swoich parametrów nie do końca się zmienił w stosunku do LG G3, ponieważ w dalszym ciągu mamy tą samą rozdzielczość, w dalszym ciągu mamy tą samą przekątną, natomiast na pierwszy taki rzut oka wydaje mi się, że tutaj ten ekran charakteryzuje się dużo, dużo lepszym odzorowaniem kolorów. Przede wszystkim wydaje mi się, że one są dużo lepiej nasycone w porównaniu do LG G4, tak więc w kwestii ekranu również jest to jedno z lepszych ekranów, jakie widziałem w urządzeniach mobilnych. Co do kolejnej rzeczy, jaka mi się spodobała, no to na pewno jest działanie. Jak dobrze wiecie, w LG G3 bardzo, bardzo narzekałem właśnie na działanie tamtego urządzenia. No i chyba największa wada tego właśnie urządzenia została wyeliminowana w kolejnej generacji, czyli w LG G4, ponieważ urządzenie nagle działa bezproblemowo. No i trzeba przyznać, że LG tutaj jakoś to wszystko zoptymalizowało w taki sposób, że w końcu to działa tak, jak powinno już działać w poprzedniku. No i tak naprawdę wszelkie aplikacje, gry uruchamiają się bardzo szybko, bezproblemowo, nie ma klatkowania animacji, co ważne. Natomiast czasami zdarza się temu urządzeniu, że będzie miał taki leciutki postój, natomiast zdarza się to na tyle sporadycznie, że tak naprawdę nie zwróciłem na to jakiejkolwiek uwagi. Więc to mi się również bardzo spodobało, czyli samo działanie urządzenia. Co do systemu, tak naprawdę jakichś większych zmian tutaj nie jesteśmy w stanie zaobserwować w porównaniu do G3. Na pewno zmienił się tutaj jakiś zestaw ikon, standardowe tapety, no ale ogólnie rzecz ujmując, sam system wygląda dość podobnie. Natomiast to, co zauważyłem podczas takiego mocnego użytkowania urządzenia, ono się nie nagrzewa na pewno w taki sposób, jak nagrzewała się G3. No i to również mi się tutaj spodobało, że praktycznie urządzenie mocno się tutaj nie nagrzewa. Nagrzewa się w taki normalny sposób, jak większość smartfonów. Z ciekawych funkcji, jakie znajdziemy tutaj w systemie, to na pewno jest Smart Notice, to mi się również tutaj bardzo spodobało, natomiast to już była opcja znana z LG G3.
Co z takich funkcji, które doszły, no to na pewno taka opcja, czyli smart ustawienia, nie wiem czy to dobrze nazwałem, wiem, że to jest w ustawieniach ogólnych. I mamy, smart settings, czyli podobnie nazwałem, smart settings, to znaczy to, że mamy tutaj możliwość zdefiniowania sobie, jakie funkcje, parametry będzie sobie włączał telefon w danych sytuacjach. Na przykład ja mam ustawione w tym momencie, bo to niedawno generalnie tą funkcję odkryłem, muszę Wam się przyznać, że podłączając słuchawki mam od razu uruchamiany Spotify, z którego głównie słucham muzyki. Zazwyczaj to się, te opcje były dostępne w jakichś innych aplikacjach dostępnych w sklepie Play, natomiast tutaj mamy już rozwiązanie natywne od LG. No i tak naprawdę w kwestii opcji, jakie doszły, to by było na tyle. Więcej takich jakichś różnic w porównaniu do G3 w kwestii jakichś ciekawszych funkcji tutaj generalnie nie zauważyłem. Natomiast dla mnie samym głównym usprawnieniem dla systemu jest to, że on w końcu działa tak, jak powinien od początku. Kolejna rzecz, jaka mi się tutaj spodobała, no to jest z całą pewnością aparat urządzenia. No i to, co możecie zobaczyć, usprawnienie w stosunku do G3, to to, że mamy tutaj możliwość manualnego ustawienia parametrów i robionych zdjęć. Tego brakowało w LG G3. Na szczęście tutaj to wszystko mamy, możemy sobie bez problemu to poustawiać. Natomiast to, co charakteryzuje ten obiektyw najbardziej na rynku, to jest to, że jest on jednym z jaśniejszych obiektywów. Mamy tutaj f1.8. No i co do jakości zdjęć, na chwilę obecną muszę Wam powiedzieć, że kilka zdjęć sobie porobiłem na zewnątrz, w pomieszczeniach i wszystkie wychodziły bardzo ostre, fajne nasycenie kolorów, więc pod tym względem jest tutaj bardzo, bardzo dobrze. Tak więc sam aparat, muszę przyznać, że zrobił na mnie dość pozytywne wrażenie. No i również takie usprawnienie, co również mogliśmy spotkać w One M9, czyli możemy sobie zapisać zdjęcie jako plik RAW. Dobra. Tak więc myślę, że w samych pierwszych wrażeniach na temat LG G4 to będzie na tyle. Muszę Wam powiedzieć, że na tyle usprawniono to urządzenie w porównaniu do G3, że mógłbym z powrotem wrócić do LG. Naprawdę niezwykle to urządzenie przypadło mi do gustu. Dobra, po więcej moich wrażeń na temat LG G4 zapraszam Was do końcowej recenzji tego urządzenia, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.